Witam wszystkich. Witam i zapraszam Was dzisiaj na moją kolejną wyprawę rowerową. Więcej na jej temat będę opowiadał w dalszej części. W każdym razie na początku muszę się przebić z Podbiuch w kierunku na Klucz i Żydowce. I polecam Wam właśnie tą trasę, którą w tej chwili jadę. Jestem w Podbiuchach na ulicy Krzemiennej. Tam jest ulica Smocza prowadząca do Puszczy Bukowej. A tu jest ulica Skalista, w którą ja wjeżdżam. I polecam Wam tą drogę, bo w ten sposób można w Podbiuchach ominąć ten najbardziej ruchliwy, jeśli chodzi o samochody, odcinek drogi wzdłuż ulicy Metalowej. Wystarczy po prostu odbić Krzemienną, Skalistą i zaraz zobaczycie, jak po pewnym czasie wyjadę już przy amfiteatrze w Żydowcach. Jak widzicie, ulica Skalista zamieniła się nam w ulicę kamienno-brukową, ale da się obok niej jechać fajną ścieżką gruntową. Dobra, może kilka słów na początek, żeby wszystko było formalnie. Jest sobota, 19 sierpnia. Jeden z tych dni, w których nie ma burzy i nie pada i nie powinno do wieczora, więc mam szansę na jednodniową wyprawkę krótką. Stopni 29 w tym momencie, więc jest całkiem ciepło, że tak powiem. I według prognoz powinienem zdążyć sobie dzisiaj zrobić trasę bez deszczu. Moi drodzy, dotarłem do amfiteatru w Żydowcach. Mam nadzieję, że on się tutaj nagra ładnie na kamerze. Miejsce z 2 lata temu pięknie wyremontowane. Jeśli chodzi o... Może Wam pokażę to w tej chwili, uda mi się. Jest i piękny ekran do wyświetlania filmów i tam jest też cała ta, jak to nazwać, budka dla kierownika imprezy, który puszcza filmy. I niestety smutne jest to, że i pandemia, i potem inflacja sprawiły, że amfiteatr został wyremontowany i po prostu marnieje. Nic się tu nie dzieje. Napisałem w tej sprawie ostatnio do jednego z naszych radnych miejskich z pytaniem, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedział, że właśnie jest tak, jest jak jest, brak funduszy i że być może uda się w przyszłym roku coś wygospodarować, iż wtedy w przyszłym roku pojawiłoby się tutaj może coś takiego, mam nadzieję, na przykład jak Domskie Wieczory Filmowe. Jeśli tam można robić to na prowizorycznych ekranach, to dlaczego nie tutaj w amfiteatrze, który jest pięknie wyremontowany. No i dobra, i słuchajcie, ja za amfiteatrem wracam już w stronę ulicy, ona tu już chyba nie jest Metalowa, z tego co pamiętam, tylko Dmowskiego, tak, bo to już jest. I tędy będę podążał już w kierunku na Klucz Żydowce, żeby potem odbić w stronę Gardna. Ale po drodze jeszcze jedna niespodzianka do omówienia. Aha, jeszcze słuchajcie, to jeszcze nie jest to miejsce, w które chciałem Wam pokazać, ale przy okazji dla wszystkich tych, którzy mają okazję widzieć centrum Szczecina, potężny komin Wiskordu w Podbiuchach, to go prezentuję. Prawie 300 metrów wysokości. Kiedyś odprowadzał zanieczyszczenia i spaliny, przepraszam, nie spaliny, zanieczyszczenia z fabryki Wiskordu. Był tak wysoki po to, żeby to wszystko, cały syf, który z tego kominu wylatuje, żeby wylatywał daleko, wysoko w atmosferę, a nie opadał na podjuchy. Tak mi to kiedyś ktoś wytłumaczył. Dziś jest to słynny Dream Jump, czyli miejsce, z tego komina skacze się. To nie jest do końca chyba skakanie na tej gumowej linii, jak to się nazywa. Mniejsza z tym, w każdym razie tu jest jakaś inna technika skakania, ta lina jest chyba rozwijana czy coś takiego. Nie wiem, nie znam się. Możecie mnie skorygować, a teraz zabiorę Was to miejsce, które chciałem Was zabrać. No i dobra, słuchajcie, jestem na ulicy Rymarskiej, czyli koniec naszego trójosiedla Podbiuchy, Żydowce, Klucz. Tylko właśnie się zastanawiałem przez chwilę, czy ostatni jest Klucz, czy ostatnie Żydowce. W każdym razie ulica Perkuna. I zabieram Was tutaj, żeby pokazać coś fajnego, ale jak widać musimy chwilowo zatrzymać się, ponieważ będzie jechał pociąg. I jedzie pociąg. Pędzi. Pędzi jak struś ten pociąg. No dobra, słuchajcie, to przywitam się z Wami oficjalnie. Cześć wszystkim. Tu jest ulica Perkuna, z której przyjechałem od strony, tak jak mówiłem, Żydowce, Klucz. I tu sytuacja jest taka, i chcę Wam to pokazać, tylko kamerkę sobie ustawię odpowiednio, że jak widzicie, na końcu ulicy Perkuna jest taka zaniedbana, stara, nie wiem jak to powiedzieć, dojście do Odry. Można by to nazwać jakąś dziką przystanią.
Tam jest taki pomościk też, być może go trochę widać. To nie jest regalica, to jest kanał odchodzący od regalicy, bardzo spokojne miejsce, nawet się ludzie kąpią z tego co wiem. I tutaj dwa lata temu w ramach budżetu obywatelskiego, słuchajcie, będę mówił do kamery, w ramach budżetu obywatelskiego tutaj wygrał projekt. Tutaj ma powstać fajna przystań, pomosty, miejsce do zatrzymania kajaków i tak dalej. I mnie to zadziwiło, że dwa lata temu projekt wygrał, rok temu nic nie było i w tym roku napisałem do radnego, do Rady Miasta pytanie, o co chodzi z tym tematem i słuchajcie, wiadomości są dobre, otóż po prostu jest to styk terenów miejskich i wód państwowych, w związku z tym jest tutaj masa uzgodnień do zrobienia, jeśli chodzi o wszelkie pozwolenia wodnoprawne. Ale to wszystko podobno jest już na finiszu i w tym roku, czyli 2023, na jesień powinny ruszyć prace projektowe. Także ja jeszcze tak historycznie nagrywam ku pamięci to miejsce w tym stanie, w którym jest, dzikim. I mimo tego, iż lubię dzikie miejsca, to według tego wstępnego projektu, który widziałem, będzie to wyglądało przepięknie. Także mam nadzieję, że za rok będę mógł zabrać was tu z moją kamerą i pokazać to miejsce już skończone. A teraz ruszamy dalej. No i dobra, uciekamy z drogi Szczecin-Gryfino. Tam jest kierunek na autostradę. Ja skręcam na Gardno i teraz będę już się poruszał drogami, które lubię, czyli bez dużego natężenia ruchu samochodowego. Miejscowość Chlebowo, moi drodzy. 10 km mojej trasy, a na tej trasie dość dwuznaczny pomnik. Druga Łużycka Dywizja Artylerii Wojska Polskiego wspierała ogniem piechotę radziecką w walce z Niemcami. Mówiąc krótko, wspierała piechotę radziecką, która pomogła nam wejść w epokę komunizmu. Także chyba bym tą tablicę zmienił. Albo bym dodał, że wspierała piechotę radziecką, która pomogła nam przejść w niewolę ruską. Nadal jestem w Chlebowie, mijam lokalny kościółek ceglano-kamienny. No i dobra, słuchajcie, kilka słów na temat mojej trasy dzisiejszej. Pomysł na trasę powstał przy porannej kawie, pitej na balkonie, w słoneczku ciepłym i przypomniałem sobie wtedy, że w marcu tego roku, w połowie marca otworzyliśmy z Magdą sezon rowerowy, bo pojawił się pierwszy ciepły dzień. Było wtedy 17 stopni, takie pierwsze uderzenie wiosny i zrobiliśmy wtedy dokładnie trasę, którą chcę dzisiaj odtworzyć. Dlaczego? Dlatego, że jechało się nam wtedy cudownie i takie po prostu pierwsze poczucie wiosny, radość w sercu, ale jednocześnie wszystko, co mijaliśmy, przyroda, wszystko było jeszcze zimowe i martwe. Zgniła trawa, drzewa bez liści i pamiętam, że w tym filmiku, jak możecie go odnaleźć w archiwum, ciągle powtarzałem, wyobraźcie sobie, jak tu musi być pięknie, kiedy jest już czy wiosna, czy zieleń soczysta letnia. No i także na tym filmiku obiecałem, że na pewno tą trasę powtórzę w innych okolicznościach przyrody, co niniejszym robię. A gdyby kogoś interesowało, to w Chlebowie można na koniec wsi tutaj odbić w lewo na czerwony szlak i tędy po jakichś 3 km dojedziemy do Jeziora Binowskiego. No dobra, słuchajcie, jestem w Gardnie. Tu jest kierunek na Gryfino. Mijamy rondo, czyli centralny punkt miejscowości. I sytuacja jest taka. Tam na wprost, gdzie jest zakaz ruchu rowerowego, polecielibyśmy do Zalando, a potem do Glinnej i ostatecznie na Stare Czarnowo. Natomiast ja, jak widzieliście, to byłaby krótsza wersja zatoczenia pętli wokół Puszczy Bukowej. Natomiast ja odbiłem na miejscowość Drzenin i będę jechał, odtwarzając dalej moją trasę z marca. Kolejny kościół kamienny i lecimy przed siebie. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję być bezpośrednio pod wiatrakiem i nie wiem, czy to słychać, ale spróbuję podbić dźwięk. Posłuchajcie tego, jak słychać, jak szumi wiatr i jak pracuje prądnica. Tak powstaje darmowy prąd, moi drodzy. Jesteśmy w miejscowości Parsów i tutaj odbijamy w kierunku na Bełdgoszcz. Będziemy powoli
zataczać już to nasze koło, tak żeby wkrótce wrócić do Puszczy Bukowej, od której dość daleko uciekłem. Za Parsowem zaczyna się miejscowość Babin, ale my odbijamy na miejscowość Babinek i będziemy zbliżać się do takiego punktu kulminacyjnego mojej podróży, czyli do Łąki, którą bardzo chcę przejechać. Dojechałem do wioski Babinek, ale już na wjeździe do Babinka od razu, tak jakby uciekamy drogą na wprost, bo droga do miejscowości prowadzi w lewo. I teraz będę chciał przejechać przez ogromne łąki i pastwiska, które widać tu po prawej stronie. Są one przepiękne. Mam tylko obawy co do stanu drogi, którą będę jechał, ze względu na ilość ostatnich opadów, ale liczę na to, że ponieważ jest tam dużo płyt betonowych, to może się uda. Po lewej stronie obory dla bydła, które jest tutaj hodowane, i to bydło na te łąki jest wyprowadzane na pastwiska. Przynajmniej tak było rok temu. Zaraz się przekonamy, jak to jest teraz. Także, tak jak widzieliście, w Babinku poleciałem na wprost, a dosłownie 200 metrów dalej odbijam na betonową drogę prowadzącą mnie już bezpośrednio przez całe pastwiska przez kolejnych kilka kilometrów. Bardzo urokliwa trasa z pięknymi, starymi wierzbami, jak tu widzicie, i cudownym widokiem przez ogromne łąki na panoramę Puszczy Bukowej. We mnie to miejsce ma, tak jakby to powiedzieć, budzi pewne takie fajne, pozytywne emocje. Słuchajcie, i to jest powód, dla którego wybrałem to miejsce jako punkt na mojej trasie. Niestety krówki, cambyczki, czy jedno i drugie, profilaktycznie postanowiły pokazać mi tylko i wyłącznie swoje dupy. No ale tak bywa. Jeszcze chwilę zanim podjechałem tu, to wszystkie stały przy płocie. Widok widzicie sami, a zapach bydła, no cóż, mogę wam powiedzieć, tylko specyficzny. Ruszam dalej w takim razie. Przejazd przez łąki, jak widzicie, nie jest łatwy, ponieważ płyty betonowe są totalnie dziurawe i pozapadane, a w dodatku są zarośnięte trawą tak, że ich praktycznie nie widać, co sprawia, że tam, gdzie są dziury i uskoki, to ja również ich nie widzę. I momentami koło nieźle wpada w jakieś doły, dziury. Sytuację ratuje mi oczywiście to, że mam bardzo grube koło i nie są mu straszne krawędzie płyt betonowych. Ale to zaraz ta droga się skończy i będzie kolejny etap. Słuchajcie, nie dość, że te bele siana są po prostu same w sobie takie klimatyczne i urokliwe, to w tym miejscu, przez które przejeżdżam właśnie wciąż te łąki, niesamowita jest ta przestrzeń, ta nieskończoność. Te bele siana rozciągają się, słuchajcie, wszędzie tam po horyzont. Jak nie spojrzę w prawo i w lewo, jestem po prostu, to jest przegigantyczna łąka. I to robi tu chyba to wrażenie całe. Nie to, że jest to łąka, ale jej niekończące się po prostu rozmiary. Okej, moi drodzy, łąki i pastwiska są już za mną. I teraz ci, którzy oglądają czasem mój kanał, to wiecie, że będę musiał przez chwilę zrobić coś, czego nienawidzę, czyli jechać w miarę ruchliwą, gładką, asfaltową drogą. To jest trasa Szczecin, a w tamtą stronę na Pyrzyce. Chwilowo jakoś za dużo samochodów nie ma, ale ja i tak zaraz tam będę uciekał. Słuchajcie, jestem może niecałe 300 metrów od miejsca, w którym wjechałem na tą drogę i już z niej uciekam. Jest to na wysokości karczmy Biały Bawuł. Nie przegapicie tego, gdybyście chcieli podążać moją trasą. Tutaj odbijacie tak jakby w stronę karczmy, ale karczmy zostawiamy po lewej stronie i lecimy dalej na wprost taką polną leśną drogę, a gdzieś tam w głębi po prawej jest jezioro Bełdgoszcz. To tak dla pokazania orientacji w terenie.
Słuchajcie, powiem wam, że jestem już trochę zmęczony tym opałem, bo 32 stopnie w cieniu tutaj niby, więc taka chwila cienia cieszy, bo dzisiejsza trasa, szczerze mówiąc, nie jest najlepsza pod kątem dzisiejszej pogody, bo dość dużo jadę przez otwarte tereny. No ale taka mnie chęć naszła. Mam dużo wody, piję cały czas, więc jest ok. Nie no, słuchajcie, upał jest straszny, ale widoczki są tu pierwsza klasa, naprawdę. Tak będę, że tak powiem, nawiązywał do tego, co opowiadałem jadąc tutaj właśnie w marcu. No. Teraz to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Jest super, naprawdę. Polecam. Dobra, stare Czarnowo. To mój Szczecinak na rowerze. Tak. Zagadałem się z napotkanym rowerzystą, więc trochę mi filmowanie się opóźniło. Stare Czarnowo jestem w każdym razie, moi drodzy. Odbiłem drogą w kierunku na Gryfino, ale tą drogą pojadę tylko parę chwil i zaraz będę się wbijał już na drogę prowadzącą przez Puszczę Bukową. Mowa o tym miejscu. Tam kierunek na Gryfino. Ja odbijałem w prawo na Dobropole, potem dalej na Kołowo. I dwie kluczowe rzeczy, które się teraz zmienią. Po pierwsze, będzie bardzo dużo podjeżdżania przez dłuższy czas, ale też będzie sporo cienia. Powiem wam, że jestem już wypalony tym upałem dzisiaj. Ale to już 45 km, więc niecałe 15 mi zostało. Także ten tego stracimy dalej. No i to by było na tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Kończę powoli moją wycieczkę. Trasa, widzieliście, jaka jest. Generalnie i ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że jest to trasa o średnim stopniu trudności. Sporo asfaltów płaskich, ale sporo podjazdów. Sporo dróg betonowych, tych na łąkach w szczególności, więc by bywało różnie. A w dniu dzisiejszym bez wątpienia największym moim wrogiem był upał. Powyżej 30 stopni, a spora część trasy była odkryta. No ale to jest czynnik przejściowy, zmienny. Zapraszam do komentowania pod filmikiem.
jeśli macie jakieś uwagi, sugestie. No a przede wszystkim do podążania moją trasą, jeśli macie na to ochotę, bo jest naprawdę urokliwe. I mamy tu naprawdę cudowne tereny wokół Szczecina do tego rodzaju turystyki, także ten Tegest kończę, żegnam się z Wami i do następnego filmiku. Hej, Kuban, macham.